Z kolejnym wolontariuszem, który tutaj na tym wydarzeniu związanym z pomocą uchodźcom rozmawiamy, pan Radosław Tomczak. Dzień dobry Państwu. Witam. I panie Radosławie, co pan tutaj robi i nie tylko tutaj, ale też wcześniej, aby pomóc, aby przyjąć w odpowiedni sposób gości, chociaż takich przymuszonych gości z Ukrainy? Od samego początku staramy się pomagać w sposób jak najbardziej empatyczny, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, żeby wysłuchać ich historii. No i żeby pomóc też w sposób fizyczny, stricte, jeżeli chodzi o pożywienie, ubrania, jeżeli chodzi o pieluszki, wszystko. Mamy wszystko w naszym magazynie i co możemy, to robimy, tak pomagamy. To jest taka praca na cały etat, a wydaje mi się, że generalnie nie zapłacona, chociaż na pewno oddana tą wdzięcznością tych ludzi, którym pomagacie. Dokładnie. Ale dokładnie. Skąd to się bierze na jakąś taką dłuższą metę? Gdzie pan czerpie te pokłady, tej empatii, żeby pomagać? Bo są też sceptycy, którzy mówią, a to nie, bo to za dużo tego wszystkiego, a państwo nie ustajecie. Myślę, że nie tylko ja, ale inni wolontariusze czerpią energię z ludzi. Tutaj wokół nas, ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, u których widać łzy w momencie, kiedy pomagamy, którzy widząc nas, że pomagamy, po prostu się wzruszają. Takie rzeczy są dla nas czymś, co nas ładuje. Co pana ujęło z tego czasu, który już spędziliście? Ja rozumiem, że tutaj mniej więcej 50 parę dni to już pan poświęca. Tak, tak. Zaczynaliśmy na ulicy Szewskiej, no. Później przeszliśmy do szkoły podstawowej nr 8 na salę gimnastyczną. Teraz rozpoczynamy tutaj naszą działalność już we współpracy z miastem. Dokładnie. I to jest kawał tego czasu, kawał tej energii włożonej. Jak dalej pan przewiduje? Co chcecie dalej robić? Bo tutaj rozumiem, że będziecie aktywni na Opawskiej. I chyba na dłuższą metę, bo teraz dostaliście jakby takiego, nazwijmy to, sponsora. Bo samorząd się włączał aktywnie. Tak, tak, tak. Dostaliśmy sponsora, dostaliśmy zastrzyk energii, dostaliśmy nowych sponsorów, nowych ludzi, którzy chcą pomagać. Przyjeżdżają codziennie z darami, są ludzie, którzy przyjeżdżają, chcą pozostać anonimowi, zostawiają nam naprawdę masę towaru. Naprawdę ludzie pomagają, mimo że już minęło tyle czasu, do tej pory mamy takich darczyńców, którzy przychodzą codziennie, przychodzą co drugi dzień, dzwonią do nas, czego potrzebujemy. No jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o dobroć ludzkich serc. Z takim zaangażowaniem, z takim wkładem w to, to pan się wcześniej też stykał? Pan robił coś wcześniej przed tym konfliktem, przed tą sytuacją? Szczerze powiedziawszy, tylko na własną rękę nigdy nie działałem w jakiejś takiej większej grupie. To jest mój pierwszy raz. To pana tworzy trochę jako takiego człowieka, tak, otwartego tak serca. Kształtuje mnie jak najbardziej. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.